Cześć Wam. Pitna woda już jest. Witam Was w nowym dniu, w nowej wyprawie. Zabieram kamyka na niespodziewajkową wyprawę. Niestety dzisiaj pakuję sama kampera i go przygotowuję. Szacunek dla tych, którzy robią to sami. Nie jest łatwo, zazwyczaj robimy to we dwoje. I wiadomo, połowa tego. A dziś robię wszystko od podstaw sama i mi troszkę schodzi. Dlaczego Kamil ze mną nie przygotowuje kampera? No niestety tak się stało, że nie może. Później Wam wszystko opowiem. Teraz niestety siedzi w domu i czeka, aż wszystko będzie naszykowane. A ja zabieram się do pracy. Nie chce mi się rozciągać węża, więc idę trochę na łatwiznę. Taką mamy ponewkę 5-litrową i w takich szybkich wyjazdach dwudniowych 15 litrów starcza, bez problemu. To jest najgorsze, idziemy do kasety. Tego jeszcze nie robiłam. Wiem, że chyba tutaj. O tak, mamy płyn. Dobra. Może ten? O, ten. O kurczę. Tak? Tak, tak? A, wciska się jedno i drugie. Przyniosłam sobie rękawiczki. Coś tu się pewnie... A dobra, widzę. Pokażę Wam. Tutaj jest takie coś i trzeba to wziąć do góry i pociągnąć. I w sumie to tyle. Teraz Was z powrotem odłożę. I ja się zastanowię. Może pójdziemy na łatwiznę i wlejemy. Chociaż to pewnie powinien być jakiś. Jakaś. Dobra, nie będę kombinować, bo jeszcze coś popsuję. Naleję tędy. Instrukcja. 30 ml preparatu na każde 10 litrów wody. Ile to może być? Z 15 litrów? Dobra, przyjmijmy, że tu jest 15 litrów. O! O, i tu mam miarkę od góry. Ale fajnie. Czyli... Dobra, lepiej więcej niż mniej. Jak jest 30 ml, gdzie to było? 30 ml na każde 10, czyli 90. No ale jest to. To znaczy, że skoro tu jest miarka, to zapewne ten dyk się też leje, więc nie zrobiłam gafy. Teraz mamy. Kurczę, dobra, nie będę teraz tymi. O, a może te rękawiczki to zostawię tu. Niech one sobie tutaj leżą. I teraz tak. I co? I już. I tyle. Łatwizna. Chodź tu do fotelika. To. Za chwilę podam Ci. Wszystkie zabawki Ci podam. Tylko pierwszy Cię tu muszę przypiąć. Dobrze, ja już to zrobię. Siadaj, koło Zuzi. Trzymaj.
Dobra. Sprawdzę olej jeszcze, nie? Dobra. Idziemy sprawdzić olej. Dobra, checklista. Lodówka zamknięta, woda zakręcona. Co jeszcze? Półki pozamykane. Zuzia przypięta. Coś jeszcze? Pozamykałam wszystkie klapki. Wodę mamy, lodówkę mamy, portfel mamy. Nie, dobra, sprawdzę jeszcze najważniejszą rzecz, czy jest portfel. Jest. Dowód zabrałam, rejestracyjny. Pościel mamy. Jedzenie mamy, to chyba tyle, nie? Coś jeszcze? To co, solina? Czy zakopaną? No wybierz sobie, no. Niespodziewajkę. No tu i to mamy tyle samo kilometrów. No ale to są twoje urodziny, to chciałabym, żebyś wybrał. Mamy 4 godziny jazdy. Musimy jeszcze wziąć i ten, i gaz wymienić po drodze. Prąd w razie czego mamy, chociaż mam nadzieję, że nam nie będzie potrzebny. Dobra, czy ja wszystko widzę? Rysnęliśmy szybę. A nie, to jak jechaliśmy ze zlotu. Już była? Mhm. Czy to jest to, co ty tam przyfasoliłaś wtedy? Orondo. Nie, jakieś krzaczory, co i antenę wykrzywiłaś. Weź mi nie ubliżaj. Czyli to jest to? To był mój pierwszy wtedy po prostu zaznajomienie się z pojazdem. Jak wracaliśmy ze zlotu i kierowałam, to na rondzie były takie krzaczory. No i za blisko się trzymałam prawej strony, więc przerysowaliśmy tamtą częścią samochodu. My przerysowaliśmy, my. Jesteśmy małżeństwem, więc jest współwina i współodpowiedzialność, dlatego my przerysowaliśmy. Zatrzymaliśmy się na chwilkę, na jedzonko. Poza tym stanęliśmy też w Biedronce. Była promocja, kupiliśmy dywaniki, bo dość zimna ta podłoga. Dlatego kupiliśmy dywaniki, żeby sobie po nich chodzić. Kupiliśmy 4 sztuki. Potem je tutaj ogarniemy. A stanęliśmy naprzeciwko straży pożarnej. Szufnarowa. Stanęliśmy na chwilkę, na jedzonko, jakąś kawkę i jedziemy dalej. Zostało nam 100 km. Tak jest. Tak jest. Właśnie dojechaliśmy. Jest 18:30, a dookoła ciemno. Widać światła na zaporze. Więc będziemy mieli ładny widok z rana. Dężu kawa? No może być. To niech się odsyć. Kabusia. Z wieczora. Z wieczora. Prześlij nam buziaczka. Tak zrób. O tak, całusek. No w maciuchach jestem, nie pokazuj, bo ci będą wszyscy zazdrościć takiego ciała. No,
Nie widać, widać cię odtąd. To też jest ciało. I też ci wszyscy będą zazdrościć. Sto lat, niech żyje nam. Sto lat, niech żyje nam. Nowy dzień. Zatrzymaliśmy się na takim parkingu. W lato płatny jest on 10 zł. Natomiast w zimę, w jesień jest za darmo. Tutaj są łazienki, wam pokażę. Jest tam woda, one są otwarte cały czas, nawet teraz. Tam jest WC, prysznic. O, pokazane jest damska, męska WC. Są krany, wiadomo, kibelki. Na dole niżej też jest parking. Tam możecie jeszcze dalej pojechać. Tam dalej też da się stanąć, chociaż nie jest to utwardzone. Albo mi się tylko tak wydaje z tej perspektywy. Zaraz zobaczymy. Zobaczymy, jak to tutaj wygląda. W nocy było 0 stopni. Ogrzewanie dało radę. Mieliśmy 21. Ale nie wiem, jak się sprawdzi, kiedy będzie niższa temperatura, bo było ustawione na 10, czyli na maksimum, a dobiło tylko do 21 stopni. Przy zerowej temperaturze, jak będzie minus 15, to będzie w kamperze 15 albo 10. Nie wiem. O, tutaj widzicie, na dole. Z tego parkingu możecie wjechać na tą nieutwardzoną część. Tu widać tamę. Nie wiem, czy na kamerze to dostrzeżecie. Ona jest za tymi krzakami. Potem sobie tam pójdziemy na spacerek. W okresie letnim to wszystko jest tutaj czynne. Tu jest bar. Jest to miejsce na pewno do spotkań młodzieży. Do godziny gdzieś pierwszej w nocy było dość głośno. Samochody, muzyka. Ale jest zimno. Jest teraz 4 stopnie. Miało być dzisiaj słonecznie i pięknie, ale coś im się nie sprawdziło. Ten parking jest cały oświetlony, więc myślę, że nie macie się czego bać, chcąc tutaj stawać, ale musicie wziąć kliny, bo jest pochyły. Jak staniecie w tamtą, to macie samochód tak, a jak staniecie tak jak my, już wam pokazuję, jak staniecie tak jak my, no to mamy tutaj kliny i trochę wyprostowaliśmy, chociaż nie dało się idealnie, jest trochę pochyły. Patrzcie, jak zaparowała nam wewnątrz szyba. Wewnątrz? Wewnątrz. No, musimy lepiej zaizolować przestrzeń między szoferką a kamperem. To już wiemy na pewno. Może jakiś alufex, chyba tak to się nazywa. Jakiś materiał i zrobić taką klapkę na rzepy. Dobrze, że mamy super lekki wózek. Zuzianki, to możemy go zabierać ze sobą, bo waży naprawdę mało. No i jest taki podręczny, ładnie się składa. O, już ciepłe skarpetki, to akurat. Chcesz zdjęcie w dziurze? Nie. Opatrzcie, tu rejsy statkiem. Tego jeszcze nie wiem. Zaraz.
No to może tędy? O, patrz, można się przepłynąć teraz też. Dwie łodzie stoją, trzy. No, pewnie myśleli, że może ktoś się dzisiaj pojawi, bo tam widać, że siedzą przy oferce. Ale... W sterówce. O, w sterówce. Wiecie co? Ktoś miał bardzo duże poczucie humoru. Zobaczcie, jaki jest zjazd dla inwalidów. Albo dla matek z wózkiem. Albo dla matek z wózkiem. Przecież nie ma szans. Ja nie wiem, czy to kamera odzwierciedla, ale tu jest tak stromo, że tutaj co najwyżej to na sankach można zjechać. Miał ktoś poczucie humoru. Jesteśmy na tamie. Ale wieje, matko. Aż mi wózek zabiera. Już, już. Zuzia nas pośpiesza. Jak Zuzia mówi miami, miami, to znaczy, że szybciej. Ale wysoko. Miami, miami, ty, miamniu. Co ty tam, mamusie, tak pośpieszasz? Patrzcie, jaką znaleźliśmy łódź. Jaka ładna, a jaka śliczna grafika. Jakaś ośmiornica. A, bo to są te deski. Ja myślałam, że to są deseczki, a ona jest metalowa. I to jest grafika. Wróciliśmy już ze spaceru. Bardzo zmarzliśmy, jest zimno. Nie tak zimno jak w nocy. Co tam? Ale jest 6 stopni. Nasz termometr tutaj nad drzwiami pokazuje nam 21,7. A tutaj mamy drugą stację. Na Alkowie, nie antresoli. 23,7. Ale mamy problem, bo chucha ze wszystkich tych wywietrzników, tylko nie z tego, który się znajduje tu. Ten nawet jak jest otworzony, to chucha zimnym powietrzem. Tutaj super, lecą wszystkie nawet ciepłe. Nawet w łazience oddalone. Tak, to działa. A ten na górze jakoś nam działać nie chce. Trzeba by to przeczyścić chyba. Tak mi się wydaje, że... Rozbierzemy to jakoś. Rozebrać to trzeba i jakimś odkurzaczem może te rury, a może się gdzieś tam odłączyła i dlatego chucha zimnym. Bo wątpię, że taką krótką drogę wyziębi. No, mówię o tym bardziej, że do łazienki. Jak mieliście już kiedyś przeżycia z czyszczeniem wentylacji tej od piecyka, tego nadmuchu, to dajcie znać w komentarzach. Ja jak to zrobić? Podkręcała no i odkurzaczem. I przede wszystkim piecyk cały czas chodzi na dziesiątce. Na dziesiątce, na maksa. Na maksa. Nawiew jest ustawiony na mniej, bo buczy, ale na dziesiątce jest płomień. Więc to też musimy sprawdzić, bo wydaje mi się, że przy takiej temperaturze na zewnątrz... No teraz jest 6 stopni. Jest na plusie, a co by było, jakbyśmy byli na minusie. No. Musimy sięgnąć instrukcję obsługi i go przeczyścimy. Może ten płomień tam coś jest zimnie, halo. O, a ja wam pokażę swój zakup.
Bo wiecie, ze mną to jest jak z typową kobietą. I poszłam po magnes. Chciałam 20, kamyk mi dał 50. A wydałam 80. Czasami tak bywa. Oj! Wstawaj! Nie śpię. A co robisz? Oglądam powieki od środka. Zuzia, czemu ty mi tu robisz bałagan? Kto to posprząta? Co? My się z wami żegnamy. Fajnie, że byliście. Dajcie łapkę w górę, jeśli się wam podobało. I subskrybujcie nasz kanał. Tak? Pa, pa. A my robimy pa, pa. Cześć! Cześć! Kamyk, opowiedz, co ci się stało. Oj, no moja... Mieliśmy ogólnie pecha ostatnimi czasy. Najpierw koronawirus, który mnie wykluczył z życia na ponad 2 tygodnie. I w momencie, jak już skończyła nam się izolacja, skończyła nam się kwarantanna, wszystko, co nam się mogło pokończyć, się skończyło. Pojechaliśmy... Nawet skończył się papier toaletowy w łazience. Pojechaliśmy na Hańczę odpocząć i na drugi dzień Kamil, silny, zdrowy, poszedł do pracy i wrócił ze skręconą kostką w nodze. Tak? I teraz mamy kolejne 2 tygodnie odpoczynku od pracy, bo trzeba wykurować nogę. Noga jest w ortezie, w stabilizatorze i ogólnie nie chodzimy, nie biegamy, nie skaczemy. Mam do towarzystwa 2 laski i sobie tak trzeba radzić. Tak, zamienił mnie na lepsze, chudsze modele i to jeszcze 2 sztuki.